W poprzednim odcinku ściekuję w kajdanki. Nie masz mnie! A teraz zadamy ci pytanie. Czy kiedykolwiek przyjąłeś łapówkę? Albo go oddajecie, albo was zastrzelimy. Co tu się stało? Dobra. Naprawiłem to auto. No, powiem wam szczerze, panowie, że to przesłuchanie niczego nie było warte. Bo, no bo wszystko mamy witajcie. Na telefonie. Dobra, dobra, chodźmy. Panowie, idziemy dobra. Na samą górę. Potem powiem wam wszystko. Idziemy. Kurek, ja idziemy patrzę. Na górę. Dobra, chodźmy. Powiemy ci teraz tak, Zdzisiu. Ten twój brat umarł, bo żeśmy zobaczyli pięknego policyjnego Jesko. I my go chcieliśmy. No. Ale debil, jak zwykle, jak każdy łysy, dał się złapać i został zabity. No, tak, nie okłamując się, szczerze, nigdy go nie lubię. To jest chyba genetyczne, chyba u nich. No to i tak go chciałem zajść. Nie, ale aż tak? Kurde. Ale aż tak. Ciebie też. I nie tylko ja miałem takie zamiary. Tak nie bawimy. Nasz kolega Michu miał takie zamiary, ten o tutaj żołnierz miał zamiary. Ten też. No i no. No. Jesteście nimi. Dobra, panowie, chcę mi się spać. To idziemy, kurwa. No, mi też. Jeronimo. Pię tutaj na tym, bo to jest mięciutki. A ja idę na kanapę tutaj. O. Dobra, poczekam 2 godziny, aż zasną i ich okradnę, kurde, jakiś śmieszny gang. O, prawie sam zasnąłem. Dobra, tutaj. Biorę kasę, którą ja zarobiłem i tyle. Okej. Okay. Tutaj jeszcze coś jest. To... Kurde, wszędzie tu pochowali, jacy idioci. O tutaj. Dobra. Wszystkie pieniądze, cały ten dług. Jest. Dobra. Chyba wszystko. Jeszcze tu, o tutaj na stole. Kurde. Dobra, można uciekać. Dobra, czas wyemigrować szybko z tego kraju. O kurde, dobra, jadę Volkswagenem. Nie no, czuję się jak Volkswagen Bora. Dobra. Zasiedziałem się przy tym komputerze. Którą tu mamy? O, już jest rano. Dobra, trzeba obudzić. Dobra, idę zobaczyć na nasz licznik spłaconego długu. Tu jest ten safe. O, dobra, otworzyłem ścianę. Muszę coś zjeść. No dobra, potem zdążę zjeść. Co to jest? I czemu tu jest takie puste? Co jest? Jak to możliwe? A gdzie jest ta łysa pała? No nie ma Bugatti. Oj, chłopę widzę, nie stąd uciekł. Pewnie już jest daleko. Nie, nawet go nie zdążymy złapać. A mogliśmy poprosić ten gang Windsor, żeby zabili tego łysego. Byśmy nie musieli nic robić teraz. Ale cóż, dobra. Trzeba ich obudzić, jeszcze D zaczął padać, no nie. No cóż, żyjemy w takim głupim kraju. Stawać! Co się dzieje? Tobie budzisz. Jak to się dzieje? Łysy nam spił z całą naszą kasą. Tak to. Ja wiedziałem, że trzeba go zabić już od razu. Było umówione temu Windsor. O! Łysy spił z całą kasą. On. Nie, ja ci nie wierzę. Ugrać twoje Bugatti. Nie, on odkupuje to, odkupuje mi auto. Ale on 5 już takich aut. Pewnie wyjechał już. No właśnie, jest już pewnie tak daleko. Spoko, mam GPS-a. No właśnie, masz GPS-a, dawaj. Może jednak go zdążymy. Zobaczymy, gdzie ten... Zobaczymy. Aktualnie jest w Bułgarii? No, wrócił do swojej ojczyzny. Na co wy nie wiecie? Bułgarska mafia łysoli. No tak. No właśnie. O nie, ja wiedziałem, że trzeba go od razu zabić.
Ej, a może jak jedzie, a masz dynamit w pojedzie zamontowany? Co tyś, to już po co tyś, to już zniszczyło auto i będzie miał już w ogóle. Ale on już i tak go nie odzyska, więc co za różnica, ważne, żeby ten łysy zapłacił za to, co zrobił. No mam, chodźcie. A no w sumie masz rację. To idziemy panowie aktywować to. Tak, dawaj. Aktywujemy dynamit, który był zamontowany. Czy nie ma łącz już. Ej, pisze, że poza zasięgiem. No żeż, kurde. A no żeż, dobra, kurde, trzeba no. Się, trzeba się uspokoić. Dobra, nie wytrzymam. Nie mogę. Trzeba, musimy go jakoś dopaść. Sprawić, żeby zapłacił. No, trzeba go dorwać, tego drania. Trzeba będzie się wybrać do Bułgarii. Tym razem mu nie darujemy. Wysyłamy bombę na ten, do Razmina, na te kebabownie. Już tutaj wysyłam. No. Wysyłamy też list gończy za tym Salimem, Alibabą i tym śmiesznym komendantem, że jak mu tam było. Nie pamiętam jak mu tam było, ale mamy bynajmniej jego. Aż chęci mi na kebaba zrobiliście. I to dobra, 10%. Już 10% bomby mamy. Dobrze, dobrze. Ej, weź spójrz, bo chyba jest taki progres. I co jest? 50%, jak szybko. Ło, jak szybko. Wow, to zaraz do 100 dojdzie. O, zaraz wyleci bombeczka. O kurde. To się będzie ładowało teraz pół godziny. No, zawsze jest ten, że 1% jest tak, że długo. O nie, to jest zło, nie. O, 100% to jest. O, jak szybko, jakbym ja... O, jestem aż zdziwiony. Ej, kto włożył bombę? Kto włożył pączka do maszyny? Ty żeś go włożył. Jeszcze kuźdę jego. Ja. Nie mogę. Dobry. Witam. Poproszę talerz 5 kg. Czy dacie radę zjeść talerz 5 kg? Tak, oczywiście, że dam radę. Ja nie dam rady, poproszę. Mi tu zrobi. Co to się stało?